Boże, oddajemy Tobie nasze myśli, oddajemy Tobie, Maryjo, nasze słowo rozważania, słowo, które będzie głoszone, to słowo Boże, które będziemy słyszeć, głosić, przyjmować do serca. Prosimy Cię, Maryjo, nas błogosław, ochrania i daj nam światło w przyjmowaniu tego Słowa Bożego, byśmy uczyli się z Pisma Świętego. Amen. Dzisiaj bohaterką spotkania jest siostra Mojżesza, starsza siostra Mojżesza, Miriam, którą dobrze kojarzycie z Księgi Wyjścia, z Księgi Liczb. Ale gdy my tutaj przeżywaliśmy kilkadziesiąt spotkań o Mojżeszu, to nie mówiliśmy nic o Miriam. Przynajmniej bardzo malutko, a dzisiaj trochę więcej. Odważna i troskliwa siostra nad brzegiem Nilu. To pierwszy punkt. Zobaczymy takie trzy momenty z jej życia. Trzy ważne momenty z jej życia, trzy odsłony. I właśnie pierwsza to jest to wydarzenie, które dokonało się nad rzeką, nad Nilem. Znamy dobrze ten moment, bardzo mocny. I w Miriam, w siostrze Mojżesza, każdy może odnaleźć się. To jest piękne w Biblii, że te osoby nie są idealne, nie są takie jak manekiny w sklepie, takie uśmiechnięte, takie każdy taki sam, ale każdy jest inny. Każdy ma charakter, każdy popełnia jakieś błędy. I kochani, pamiętacie, że były to czasy, kiedy faraon Ramzes wydał rozkaz zabicia chłopców i by doprowadzić do tego, ponieważ położne jednak tego nie robiły, to wydał rozkaz topienia w rzece Nil. Dyktator straszny. I właśnie w tym kontekście dokonuje się pierwsza odsłona Miriam. Dziewczynki oszczędził faraon, myślał, że nie mają żadnego znaczenia, że są niegroźne, a tu oto okazało się, że ratunek przyjdzie właśnie przez dziewczynkę. Że ocalenie Mojżesza i narodu przyjdzie przez kobiety. Pierwsza to jest siostra Mojżesza, Miriam, a druga to jest córka faraona. Te dwie kobiety stanęły na drodze Mojżesza i nimi właśnie Bóg się posłużył, by go uratować. Urodzony w rodzinie żydowskiej Mojżesz. Co czuli jego rodzice, kiedy rodzą go, nie zabijają, wbrew rozkazowi faraona? Ukrywany Mojżesz, ukrywane dziecko z pragnieniem, aby tylko przeżyło. I podejmują rodzice ryzykowny plan dla tego chłopczyka. Szalony plan, ryzykowny. Nie dość, że go urodzili, że chcą go ukryć, to wybrali na miejsce kryjówki rzekę. Nad rzeką, w takim odludziu. I to dziecko ma pozostać w zaroślach, w takiej małej, drewnianej łódeczce z papirusu, właśnie nad rzeką. Chcieli go tam ukryć. Nie wiemy, czy myśleli, że jak długo będą go ukrywać. Dzień, noc, kilka tygodni, kilka miesięcy, ale nie chcieli go zabijać. Może to miało być dla nich jakieś rozwiązanie chwilowe, tymczasowe. Zrobili taki pierwszy krok i na strażniczkę tego dziecka wyznaczyli siostrzyczkę. Ty, Miriam, będziesz tutaj go pilnować dzień i noc, będziesz się troszczyć, dasz mu jeść, dasz mu pić, przewiniesz go, może trzeba było go przewinąć, może go trzeba było przebrać i z powrotem położysz go do tej łódeczki i będziesz cały czas patrzyła na niego, czy jakiś zwierz go nie ugryzie, czy nie płacze. Będziesz patrzyła na niego dzień i noc i opiekowała się nim. To jest misja Miriam. Strzec w zaroślach przy Nilu małego Mojżesza.
I miała ta rodzina pewnie taki pierwszy krok w planie swoim, taki pierwszy krok, bo nie wiedziała, co będzie dalej. Jak będzie dalej przebiegać to ukrywanie, opiekowanie się, więc Bóg daje ci pierwszy krok. Pierwszy krok, a potem dopiero rozwoisz następne. Dopiero potem się objawi dalsza droga. I tak Miriam pilnująca go w dzień i w nocy, ona nie wie, co będzie dalej. Potem Bóg objawi dalsze kroki, a tu okazuje się odwaga tej dziewczynki, ryzyko, cierpliwość. Ona żyje chwilą obecną i jest tu i teraz przy Mojżeszu, choć nie zna przyszłości. Pełna odwagi. I staje się, że pojawiają się kolejne kroki, okoliczności. Nagle księżniczka, córka faraona, przychodzi na ten brzeg i jest na tej plaży. Bóg ją tam przysyła i widzi tego chłopczyka. I spodobał się ten chłopiec. Nad Nilem niebezpieczna rzeka, a córka faraona zobaczyła go w zaroślach, zwróciła na niego uwagę i księżniczka ma serce, egipcjanka, chce się zatroszczyć tym małym dzieckiem. I na to czekała Miriam. I jak wystrzelona z procy, wyobraźcie sobie, tam prosta, mała Żydówka, dziewczynka, biegnie do księżniczki, ona ma tupet, ona ma odwagę, ona jest spontaniczna, ona jest śmiała, ona się w ogóle nie zastanawia i od razu wypaliła do księżniczki. Jeśli chcesz, znajdę ci kobietę spośród Żydówek, która ci wykarmi to dziecko, będzie się nim opiekowała. Nam się wydaje to takie proste. Nie, ona nie powinna nawet w ogóle się odezwać, spojrzeć na tą księżniczkę, na córkę faraona jako Żydówka, niewolnica. Jaką odwagę ma Miriam, czuwająca starsza siostra, czekała właśnie na tą chwilę nad tą rzeką. Wiedziała, że to jest od Boga przysłany dar w osobie tej księżniczki. Miriam ma tutaj wielką odwagę, ona nie myśli, co sobie powie faraon, nie myśli, co powie księżniczka, córka faraona. Ona czuwała nad braciszkiem i teraz, widząc, że oczy księżniczki się zaświeciły, jak zobaczyła tego małego chłopczyka, ona od razu wybiega z tym darem rady, z tym spontanicznym słowem, z tym słowem pełnym odwagi, aby pomóc. I stało się, że córka faraona słucha jej. Nie tylko, że jej słucha, ale robi wszystko to, co ona jej radzi. Bóg otworzył serce księżniczki. I już nie będzie się ukrywać. Już Mojżesz nie będzie musiał się bać. I jego mama, i jego tato nie będą musieli się bać, że zrobili coś wbrew rozkazowi faraona. I wraca potem to dziecko. Dzięki miłości córki faraona, zabierz go, wykarm go, wychowaj go dla mnie. Na to czekała Miriam. I jej odwagę tu podziwiamy, jej cierpliwość, jej troskę, jej zaangażowanie w tą wielką misję, którą wyznaczyli jej rodzice. Szalona odwaga małej dziewczynki, cierpliwie czekającej nad brzegiem morza, nie wiedząca, co będzie dalej, ale wiedziała, że tylko ma zrobić jeden krok, a Bóg potem pokaże jej następne kroki. A więc otworzył Bóg serce córki faraona. A mała Miriam poradziła jej ze swoją taką dziewczęcą spontanicznością, a ona to przyjęła. Musiała być pełna przekonania. I tutaj objawił się już jej charyzmat, który za chwilę zobaczymy, pociąganie innych ludzi. Miriam ma ten dar, ona pociąga innych ludzi. Ona ma dar rady, ona animuje, ona ożywia, ona daje siłę,
ona buduje, ona pociągnęła nawet córkę faraona i teraz już wie, Mojżesz będzie żył. A rodzona matka go wykarmi, wychowa, przekaże mu ducha wiary, przekaże mu właśnie tą miłość do Boga i całą duchowość matka wleje w jego serce nad kołyską, bo będzie miała z nim stały kontakt. I to wszystko dokonuje się dzięki odwadze Miriam. I nie będzie Mojżesz niewolnikiem, nie będzie się musiał bać, będzie wolny. Spontaniczność tego dziecka i odwaga to jest dla nas wskazówka. Oznacza to, że każdy ma swoje zadanie. Każdy ma niezastąpioną rolę. Każdy ma jakąś swoją ważną misję i nikt inny cię nie zastąpi w historii świata. Potem następuje 40 lat życia Mojżesza na dworze faraona. Co robi wtedy Miriam? Biblia nie mówi wprost. Badacze Pisma Świętego uważają, że Miriam, siostra Mojżesza, miała z nim cały czas kontakt. Że dorosły Mojżesz, chociaż był na dworze faraona, musiał mieć kontakt ze swoją rodziną, bliskimi i krewnymi i był zjednoczony ze swoim rodzeństwem, że nie zapomniał. Tak zaowocowały te lata w domu rodzinnym i te więzi z Aaronem i z Miriam. Miriam pozostaje przy Mojżeszu. Ona o nim pamięta. I gdy on po 40 latach w kraju Madian wraca już w wieku 80 lat, by wyzwolić Izraela, Miriam jest przy nim. Miriam kroczy obok brata. Nad brzegiem Morza Czerwonego, kiedy już przeszli na drugą stronę, gdzie Izrael wyglądał właśnie porażki, klęski Egipcjan, dokonuje się drugi ważny moment w życiu Miriam. Widzimy taką drugą jej odsłonę nad Morzem Czerwonym. Oto Mojżesz po przejściu, to jest, kochani, Księga Wyjścia, rozdział 15, Mojżesz pierwszy śpiewa pieśń chwały i uwielbienia, która zaczyna się od słów: będę śpiewał na cześć Pana. Znamy to z Wielkanocy, ale ta jego pieśń zaczyna się od zwrotu: będę śpiewał w przyszłości. Będę śpiewał. Pieśń pochwalną. Ale mało kto wie, że kiedy on skończył śpiewać tą pieśń, to w akcję wchodzi właśnie Miriam, która była w czasie tej wędrówki przez pustynię liderem uwielbienia, chwały, czci. Słowo Boże mówi nam, że spakowała na drogę do walizek, ukryła gdzieś bębny, tamburina, gitary, skrzypce, różne instrumenty i kiedy wychodzili z Egiptu, mieli wziąć wszystko, co najpotrzebniejsze, to ona pomyślała, pewnie tam będą potrzebne instrumenty. Więc spakowała je i teraz, kiedy już przeszli, ona ich użyje i wyjmuje te instrumenty. I zaczyna się druga pieśń, pieśń chwały Miriam, liderki uwielbienia, liderki modlitwy, pełnej mocy. I ona, prorokini, namaszczona, wielbi Boga z całych sił. I znów ujawnia się jej charyzma, przyciąga wszystkie kobiety za sobą, oddziaływuje, przyciąga, wpływa na nie, ożywia je. I to jest właśnie Miriam. Ona ma ducha mocy, siły. Ona ma ducha nadziei. Ona właśnie ten lud będzie w tej drodze pocieszać. Kiedy oni będą zniechęceni, kiedy oni będą płakać, kiedy oni będą lamentować, kiedy będą zgorzkniali, kiedy będą rozgoryczeni, ona będzie dodawać siły. Ona będzie przewodniczyć uwielbieniu. Ona niesie nadzieję, odwagę, siłę i ona podtrzymuje ducha w tej wspólnocie. Ona jest tą, która ożywia i ona w tej pieśni uwielbienia nie mówi tak jak Mojżesz:
będę śpiewał. Ona mówi, teraz śpiewajmy. To jest Miriam. Teraz śpiewajmy. Nie kiedyś tam będę śpiewał. Teraz jest uwielbienie. Teraz śpiewajmy, bo Bóg nas przeprowadził przez Morze Czerwone. I ona daje mi siłę tej pieśni uwielbienia. Bo zawsze, kiedy wychodzisz z niewoli, gdy wychodzisz z jakiegoś domu niewoli, tak jak oni wyszli z domu niewoli, to jest taki dylemat w człowieku, tak jak oni mieli, cofnąć się do tego domu niewoli, czy iść dalej. I potrzebna jest nadzieja, odwaga, którą dała im Miriam. Bo wycierpieli się w tym Egipcie i wciąż myślami wracali do Egiptu. I ona daje tu im odwagę i nadzieję. To jest jej misja. Bo dlaczego? Bo idą w nieznane. Bo nie wiedzą, jaka będzie przyszłość. Bo wyszli z domu niewoli z Egiptu i nie wiedzą, co będzie. I potrzebna jest odwaga. Potrzebna jest siła. Więc ona śpiewa tak. Śpiewajmy teraz. Tak zaczyna się jej pieśń. I dodaje wszystkim ducha, odwagi i siły. Więc gdy patrzymy na tą modlitwę uwielbienia Miriam, którą dzisiaj właśnie czytaliśmy, słuchaliśmy, to widzimy, że ona nic nie mówi o sobie, ale wielbi Boga, jest skupiona na Bogu, mówi o wielkości Boga i Bóg dla niej jest bliski. Bóg dla niej jest zatroskany, towarzyszący. Ona żyje w teraźniejszości. Ona wielbi Boga w teraźniejszości i śpiewa tą pieśń z serca. Jest to pieśń pełna nadziei. Nazywa się ją proto-ewangelią Biblii. Taką dobrą nowiną, radosną nowiną. Więc wzięła bębenki do ręki, uderzyła w bębenki i poczerpnęła wszystkie kobiety. Znów ten charyzmat przekonania, ten charyzmat przyciągania, nawiązywania relacji i pociągania innych za sobą w drodze wiary. Taka jest Miriam. Za to ją kochali. I tak szli, szli i szli. Ale nie ma ludzi idealnych. Nie ma idealnych kobiet, idealnych mężczyzn. Każdy popełnia błędy. I tu jest teraz trzecia część. Trzecia odsłona. Kiedy ona tak lubiana, ceniona, poważana, mająca stanowisko w tym trio, to jest takie trio, wiecie, Mojżesz, który mówi, bo Mojżesz, który się jąka, tak? I Mojżesz się jąka, nie potrafi mówić, więc co? A Aaron mówi, to jest jedna ręka Mojżesza, a Miriam uwielbia, to jest druga ręka Mojżesza. I w tym trio pomiędzy Aaronem, Mojżeszem i Miriam, pośród tego rodzeństwa, które jest centrum tego nowego ludu, dochodzi do konfliktu. Konflikt, normalna rzecz. I okazuje się, że ta wspaniała Miriam popełnia błąd. Czy istnieją osoby, które nie popełniają żadnego błędu? Czy istnieją osoby, kobiety, mężczyźni, którzy nie mają wad? Że nie można im nic zupełnie zarzucić? Nie ma takich mężczyzn, nie ma takich kobiet. Każdy popełnia błędy, ale tu w tym ostatnim akcie zobaczymy wielkość Miriam i wielkość wspólnoty. Sytuacja była taka, jak pamiętamy, Księga Liczb, rozdział 12, zaczęli się buntować. I mówią Aaron i Miriam przeciwko Mojżeszowi. On przywódcą? Tylko on? Jemu być posłuszni? A czy z nami Pan Bóg też nie rozmawia? Dlaczego tylko on? Dlaczego on? A my? A ja? A ty? I między rodzeństwem zaczyna się konflikt. I zazdrość o władzę. Zazdrość, kto jest ważniejszy. Miriam ulega temu i Aaron temu ulega. I jakieś utajone pretensje i żale wtedy zaczynają wychodzić. Zazdrość o władzę, o stanowisko, o to, kto jest ważniejszy. I zazdrość
też o relacje z Panem Bogiem, bo wiedzą, że Bóg ma szczególną więź właśnie z Mojżeszem i nie mogą tego sprawić. Więc co robi Bóg? Wzywa ich na dywanik. Na dywanik stawić się do mnie, do namiotu spotkania. Miriam, a Aaron, na dywanik. Zameldować się. Będzie rozmowa z wami. I Bóg ich ustawia. Co wy chcecie od mojego Mojżesza? Każdy ma swoją rolę. I Bóg ustawia Miriam i Aarona, by otworzyli swoje oczy. Ale nie tylko to. Bóg ich wychowuje. Bóg ich kształtuje, by wyzwolić swego ducha zazdrości, pretensji, rywalizacji, współzawodnictwa, próżnej jakiejś chwały. A okazuje się, że są nie tylko zazdrośni o władzę, ale Miriam też jest zazdrosna o Seforę i nie może tego znieść, że obok Mojżesza jest Sefora, która również mu pomaga. Miriam, która matkowała mu całe życie, matkowała mu i w czasie tej wędrówki przez pustynię myślała, że ona jest jedna i jedyna i tylko ona tak od tego uratowania w Nilu troszczy się, stoi na straży, pilnuje go, wspiera go, że tylko ona, tu liderka uwielbienia, prawa ręka Mojżesza, że tylko ona tak blisko, blisko razem z nim i nikt inny nie ma dostępu. To jest błąd Miriam. Trudno jej jest zaakceptować Seforę, zamiast pokazać taką kobiecą solidarność i cieszyć się z Seforą, która też jest w tym najbliższym gronie Mojżesza, to ona jest po prostu zazdrosna. I Pan Bóg wtedy musi zainterweniować. Trąd. Będzie trędowata. Zamiast zazdrości, krytyki, podważania, ona wchodzi, ona powinna przyjąć ducha zaufania, solidarności, pomagać, wspierać, towarzyszyć, iść dalej, ale nie była wtedy w stanie. Więc tkwi w tej zazdrości, w rywalizacji i przychodzi trąd. 7 dni. 7 dni wykluczona ze wspólnoty poza obóz. Może by to trwało jeszcze dłużej, ale zlitował się najpierw pierwszy brat Aaron i prosi Mojżesza: Mojżeszu, to jest nasza siostra. Jest jak jest, ale to jest nasza siostra, zrób coś. Pójdź do Pana Boga i załatw to. I idzie Mojżesz i prosi o uzdrowienie i staje się. Po 7 dniach Miriam jest zdrowa i wraca do wspólnoty. Wraca do tego ludu. A co tu jest tak ważnego? Że gdy ona jest trędowana i 7 dni poza obozem, lud powiedział tak. Jest jaka jest, popełniła błąd, ale bez niej nigdzie nie pójdziemy. Bez niej nigdzie nie idziemy. Nie ruszyli się z miejsca. 7 dni. Mogliby być już bardzo daleko. Tak była im potrzebna, tak ją kochali, tak w nią wierzyli, tak się z nią solidaryzowali, potrzebowali jej bardzo. Miriam, która wtedy popełnia ten błąd, jest trędowata, jest otoczona miłością wspólnoty, która jej nie odrzuciła. A więc widzimy, jak Bóg nie lubi zazdrości o pierwsze miejsca. Widzimy, jak Bóg nie lubi zazdrości o inne osoby. Nie lubi też zazdrości rywalizacji, współzawodnictwa, tego wybierania sobie pierwszych krzeseł, pierwszych miejsc i podważania roli Mojżesza. 7 dni trądu mija. I Miriam wraca do wspólnoty. A wspólnota na nią czeka, przyjmuje ją z radością, przebacza, wybacza,
i uwielbiają Boga i idą dalej. Jaki musiał być duch wspólnoty, że powiedzieli Księga Liczb 12:15, bez niej nigdzie nie idziemy. Jak bardzo ją kochali, jak bardzo ją szanowali, chociaż popełniła w pewnym momencie błąd taki czy inny. Lud nie ruszył się bez niej, wspólnota ją kocha, wspólnota ją nie zostawi. W bólu, w cierpieniu, w chorobie, wspólnota jej nie zostawi, wspólnota czeka na jej powrót, wspólnota czeka na to, że razem pójdą dalej. Ten błąd zazdrości nie przekreślił Miriam w oczach wspólnoty, bo oni wszyscy wiedzieli, że nie są wcale lepsi, może nawet gorsi. Uczy nas Bóg, jak każdy jest potrzebny i każdy ma swoje miejsce, a wspólnota jest miejscem przebaczenia, miłosierdzia. Amen. Wspólnota jest miejscem dla każdego. A więc, siostry i bracia, zobaczyliśmy trzy momenty z życia Miriam. Pierwszy nad rzeką Nil w Egipcie, odważna, przekonująca, cierpliwa, pilnująca braciszka dzień i noc, wykonująca tą wielką misję w służbie ocalenia Mojżesza, Miriam. Zobaczyliśmy ją po przejściu przez Morze Czerwone jako liderki uwielbienia, chwały, czci, która ożywia, która daje nadzieję, która daje siłę, by wyszli z domu niewoli ku wolności, podtrzymuje ducha i pociąga wszystkich ze sobą. I zobaczyliśmy też tę, która popełnia błąd i daje się zwieść duchowi zazdrości w walce o pierwsze miejsca, o znaczenie, o względy. I zobaczyliśmy też tę pokorną, która wraca do wspólnoty, jest przyjęta przez wspólnotę i dalej znów z tą wspólnotą idzie, bo wspólnota nikogo nie przekreśla, gdy nawet popełni błąd. Wróciła i dalej poszła jako prorokini, aby ożywiać, aby umacniać, aby wspierać do tego stopnia. Tak szła ze swoim ludem i Mojżeszem, że Biblia ukazuje koniec jej życia i jej pogrzeb przed wejściem do ziemi Kanaan, tak jak i Mojżesz nie weszła, wypełniła.